Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, przed nami jeden z cięższych okresów na drogach. Święto zmarłych i najbliższy weekend. Jak bezpiecznie dotrzeć do celu, jak zachować się w okolicach cmentarzy? O tym dzisiejszy magazyn. Zapraszam na rozmowę z zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, coroczna akcja Znicz 2017 w tym roku, dość długo, bo już od 27 października trwa. Na czym polega, co Państwo robią, aby zwiększyć bezpieczeństwo? Tak, od 27 października do 2 listopada włącznie trwa akcja Znicz 2017. Wiadomo, trzeba podczas takiej akcji zwracać szczególną uwagę na oznakowanie, zmianę organizacji ruchu w naszym mieście. Na ulicy Bakołarzewskiej została zmieniona organizacja ruchu. Jest w tej chwili zakaz skrętu w lewo z ulicy Mickiewicza w ulicę Zarzecze, jak również jadąc od ronda ulicą Mickiewicza jest zakaz skrętu w lewo w ulicę Staszica. Należy ewentualnie objechać tę całą barierkę do przodu i zawrócić pojazd. Wtedy będziemy mogli jak najbardziej skręcić w prawo w ulicę, którą chcemy. Oprócz tych zakazów oczywistych też należy zwracać uwagę na zakazy zatrzymywania się, które w tym okresie zostały postawione. Tak, w rejonie cmentarzy właśnie tak jak wspomniałem wcześniej została zmieniona organizacja ruchu. Na głównych tych ulicach są postawione znaki zakazu. Należy parkować w miejscach wyznaczonych, no, zwracać uwagę na te znaki i tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, należy parkować w miejscu wyznaczonym na ulicy Grunwaldzkiej. Ewentualnie przy ulicy Grunwaldzkiej po prawej stronie w rejonie bazaru również jest stworzony taki parking, na którym można zostawić swój pojazd. Tu mówiliśmy o cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej. Jest również oczywiście cmentarz komunalny na ulicy Reja. Tam jakieś ograniczenia? Na ulicy Reja w tej chwili odbywają się prace drogowe. No są troszeczkę utrudnienia, ale w rejonie cmentarza jest również, tak jak tutaj Pan wspomniał, parking komunalny, na którym można swój pojazd zostawić, jak również będą stworzone na nawierzchni trawiastej parkingi, gdzie będą tam udzielali pomocy policjanci ruchu drogowego, jak również policjanci z oddziałów prewencji oraz uczniowie ze szkół mundurowych. Będą kierować kierowców, które miejsce należy zaparkować, aby to nie utrudniać ruchu dla innych użytkowników drogi. Oczywiście dużą odpowiedzialność kierowcy biorą za bezpieczeństwo wokół cmentarzy, ale również i piesi. Piesi też mogą się przyczynić do poprawy tej sytuacji. Tak, osoby piesze, które poruszają się po zmroku, według przepisów powinny posiadać elementy odblaskowe. Z uwagi na brak takich elementów jest mandat karny w wysokości 100 zł. No, trzeba przestrzegać tego przepisu, jeżeli ktoś porusza się poza obszarem zabudowanym w porze wieczorowo-nocnej. No, osoby piesze również przechodzące przez jezdnię. No, należy zwrócić uwagę na pojazdy, które będą się poruszały. Wiadomo, kierujący w tym okresie nie tylko zwracają uwagę na drogę, ale też myślą o innych sprawach. Tak samo i kierujący na osoby piesze, tak samo osoby piesze na kierujących powinni również zwracać uwagę. Po prostu pieszy przechodzący przez jezdnię najlepiej jakby utrzymywał kontakt wzrokowy z kierowcą, bo kierowca, tak jak Pan wspomniał, nie tylko myśli o tym, jak prosto pojechać, ale również szukamy miejsca parkingowego, rozglądamy się, nie zawsze w porę zauważymy, prawda? Dokładnie, nie zawsze w porę zauważymy. No, trzeba, tak jak powiedziałem, zwrócić uwagę, gdzie można ten pojazd zaparkować, zwrócić uwagę na oznakowanie w rejonie cmentarza,
jest zmieniona organizacja ruchu. Dlatego no, należy zwrócić uwagę, a nie jeździć na pamięć. I tu właśnie niejeżdżenie na pamięć na pewno się przyda wszystkim nam, którzy wyjeżdżamy gdzieś dalej. Kilka kilometrów za Suwałki, dziesiątki, setki czasami. Praktycznie przez każdą miejscowość, przez którą przyjeżdżamy, napotykamy się na cmentarze i w tych rejonach również będą takie same ciężkie, nie ma co ukrywać, ciężkie momenty i sytuacje, jak i u nas. Dokładnie, w rejonie cmentarzy trzeba zwracać uwagę. No też należy przygotować pojazd do jazdy, bo wiadomo, jak wyruszamy w drogę, to sprawdzić stan techniczny pojazdu, ogumienie, oświetlenie, ilość płynów w pojeździe, widoczność w pojeździe. No, nie należy jechać z pojazdem niesprawnym, bo to stwarza zagrożenie dla siebie taki pojazd i dla innych użytkowników drogi. Pojazd oczywiście sprawny, ale my jak najbardziej również też musimy być sprawni, także dokładnie. Jeżeli dalsza podróż, to tylko wypoczęci, odpowiednio wyposażony pojazd, my wypoczęci i na pewno nie wspomnieliśmy o tym. Dokładnie, trzeba również być wypoczętemu, aby mieć te warunki psychotechniczne jak najbardziej skierowane na drogę. No i jak najbardziej, tutaj, jak powiedziałem, aby nie wsiadać za kółko w stanie po użyciu lub nietrzeźwości. To święto na pewno przedłuży się do soboty, do niedzieli dla niektórych. Dlatego mimo, że akcja Znicz oficjalnie kończy się 2 listopada, ale też gro osób na pewno wróci sobota, niedziela, gdzie też należy te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, przestrzegać ich. Tak? Tak. No, powroty również są tragiczne w skutkach czasami. No, wiadomo, trzeba zdjąć tą nogę z gazu bezpiecznie, aby dojechać do domu i nie stworzyć zagrożenia dla pasażerów, dla innych użytkowników będących na drodze. Jeżeli chodzi o początek akcji, no to tragiczny z tego, co wiem, w niedzielę sytuacja. Tak, w niedzielę mieliśmy poważne, tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe. W miejscowości Żubryn kierujący samochodem Opel Vectra na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym, którego kierujący jechał od strony Suwał w kierunku Budziska. Osoba z Opla Vectry, kierujący z Opla Vectry, niestety poniósł śmierć na miejscu. Oprócz naszego zachowania mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo na drogach, również nasze zachowanie już na cmentarzu będąc również ma wpływ na to, aby te święto przebiegło spokojnie. Tak, policjanci w rejonie cmentarza będą zwracać uwagę na osoby, kieszonkowców, którzy trudnią się takim fachem. Będą przeciwdziałać takim zachowaniom. No, należy w własnej inicjatywie również zwracać uwagę, aby nie pokazywać tych pieniędzy, jeżeli tam posiadamy te pieniążki, dla innych osób, aby zwracać uwagę, żeby te pieniądze były zabezpieczone i nie doszło do jakichkolwiek tragedii. Będziemy też zwracać uwagę na pojazdy komunikacji miejskiej, aby tam przeciwdziałać jakimś przestępstwom, wykroczeniom związanych właśnie z kieszonkowcami. I też nie bądźmy obojętni, prawda? Bo jak widzimy, że coś się dzieje, alarmujmy. Powinniśmy zareagować, tak. Powinniśmy zareagować, powinniśmy zadzwonić, ewentualnie przyczynić się do ujawnienia takiego wykroczenia czy też przestępstwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Tak jak Państwo usłyszeli, wszystko zależy od nas kierowców, ale również i od pieszych. Także jak będziemy się zachowywać, jak będziemy jeździć, jak będziemy chodzić, jak zadbamy o własne bezpieczeństwo. Tak skończy się ten ciężki dla nas wszystkich okres. A o tym, jak nie parkować, opowiedzą filmy. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Życzę Państwu, aby ilość wyjazdów równała się z ilościami powrotów.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.